Witam bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie na kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Jak widzicie, m.in. z ekonometrii. Całość mojej oferty możecie naturalnie znaleźć na stronie internetowej zadaniaprojekty.pl. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to albo poprzez formularz kontaktowy na stronie, lub bezpośrednio na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Na dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać element weryfikacji modelu ekonometrycznego, gdzie mamy do zbadania bardzo taki drażliwy temat, jakim jest autokorelacja składnika losowego. Chodzi generalnie o to, że nie zawsze jest możliwość spełnienia tego wymagania, aby tej autokorelacji składnika resztowego nie było. No i wtedy często modele są znacznie gorzej oceniane, dlatego że nie występuje, że występuje to zjawisko. I teraz wracając do samego zjawiska autokorelacji. Chodzi generalnie o to, że na bieżące reszty, jakie tutaj mamy przykładowo wygenerowane w programie, biorą się one oczywiście z etapu estymacja modelu ekonometrycznego. Tutaj te reszty mają różne wartości. Generalnie ich suma, jak wiadomo, w metodzie klasyczna metoda najmniejszych kwadratów daje 0, ale to nie oznacza, że te reszty są najmniejsze możliwe, takie powiedzmy, które mogłyby wyjść, najlepsze możliwe, bez zjawiska autokorelacji. Zjawisko to polega generalnie na tym, że na bieżące reszty, jakie się tu pojawiają, wpływają reszty, jakie były wcześniej, czyli że na przykład, że tutaj wyszedł wynik minus 51 po przecinku, wpływa to, ile wynosiła reszta w okresie wcześniejszym, a nawet reszta, jaka wynosiła jeszcze wcześniej, wstecz w przeszłości. Zjawisko autokorelacji występuje na bieżąco w rzeczywistości, na co dzień nawet powiem, że to tak jakby na bieżące wyniki jakiegokolwiek zjawiska wpływają wyniki, jakie były osiągnięte w okresach wcześniejszych. Na przykład na bieżące nasze dochody wpływają na pewno dochody, jakie osiągnęliśmy w okresach wcześniejszych. Albo na to, ile zjemy dzisiaj, zależy to od tego, ile zjedliśmy wcześniej. Na pewno to jedna rzecz, jakby bieżące wartości są nieraz uzależnione od tego, ile to zjawisko dane wynosiło w okresach wcześniejszych. I teraz często w przypadku ekonometrii, w przypadku budowy modelu, a dokładnie jego już weryfikacji, pojawia się temat autokorelacji reszt rzędu pierwszego. Oczywiście, że możemy mieć do czynienia z autokorelacją reszt rzędu drugiego, trzeciego i tak dalej, wyższych rzędów, ale najczęściej dotyka nas autokorelacja rzędu pierwszego. Polega ona na tym, że na bieżącą resztę, na przykład na bieżącą resztę z okresu 9, wpływa to, ile wynosiła reszta z okresu 8, a na tą resztę z okresu 8 wpływa obserwacja z okresu jeszcze o jeden wcześniejszego, czyli 7. Czyli częstym problemem jest autokorelacja reszt rzędu pierwszego. Do zbadania takiego zjawiska negatywnego używamy test Darbina-Watsona, nie Durbina, nie Watsona, tylko Darbina-Watsona, generalnie test DW. Żeby zbadać taką autokorelację rzędu pierwszego, jakby powiedzmy, wykonujemy test, który oczywiście ma dwie hipotezy. Hipotezę zerową, która tu akurat nie jest zapisana. Możemy ją nazwać brak autokorelacji składnika resztowego albo nieistotną autokorelację rzędu pierwszego, a w hipotezie alternatywnej w pierwszym momencie zakładamy w teście Darbina-Watsona, że ten współczynnik autokorelacji w pierwszym momencie jest większy od zera. Oczywiście tą hipotezę alternatywną, nietypowo w tym teście, możemy zamienić, że jednak współczynnik autokorelacji reszt rzędu pierwszego jest ujemny. Kiedy zamieniamy hipotezę alternatywną, że jest większa od zera, na to, że jednak jest mniejsza od zera, to sobie oczywiście powiemy, ale właściwy test polega na przeprowadzeniu tutaj tej weryfikacji, czyli po prostu stworzeniu tej tabeli i obliczeniu statystyki tego testu.
Zaczynamy od tego, że wypisujemy wszystkie nasze obserwacje, jakie dla nich przypadają reszty. I teraz ET oznaczamy, że to jest reszta z określonego okresu czasu T. Więc ET minus 1, tak jak widzimy, to są te reszty, ale przeniesione z okresu wcześniejszego, czyli dla reszty bieżącej 51, dla niej towarzysząca tutaj obok 49 wzięła się z tego, że tyle wynosiła reszta dla niej wcześniejsza. Dla reszty na przykład minus 148, resztą wcześniejszą jest reszta wynosząca 14,978 i ona tu jest postawiona. A więc są to reszty wszystkie, a tu wszystkie i tak jak widać, no pominięta została 171, która tutaj byłaby wpisana, ale w związku z tym, że nie ma dla niej bieżącej, no to w ogóle ją pomijamy. Dlatego tych jakby układów reszta bieżąca i reszta wcześniejsza nie mamy 17, a mamy 16. I teraz zgodnie z tym zapisem ET minus ET minus 1 liczymy różnicę między resztą bieżącą a resztą wcześniejszą, czyli 51 po przecinku minus 49 mamy różnicę. Dla każdej z tych wartości, dla całej kolumny liczymy takie różnice, czyli ta różnica jest przeciągnięta w dół i mamy wyniki reszt. One mają różne wartości. Teraz potem te różnice, które przed chwilą wyliczyliśmy, podnosimy do kwadratu, czyli robimy daszek, który znajduje się pod klawiszem z szóstką, z shiftem wciskamy i robimy do potęgi drugiej. To jest inaczej kwadrat po prostu tej różnicy i mamy tutaj, przeciągamy i liczymy dla niej sumę takich różnic podniesionych do kwadratu. Potem każdą z tych reszt, która była z tych, jedna z tych 17, podnosimy oddzielnie do potęgi drugiej. Co to nam daje? To zaraz zobaczymy. Podnosimy do kwadratu i na końcu sumujemy tak zapisaną kolumnę dla tych reszt. I teraz co to nam daje? To, że liczymy statystykę Darwina Watsona. Czy my ją nazwiemy F? Czy T, czy DW, nie ma to żadnego znaczenia. Generalnie liczymy sumę tych różnic podniesionych tutaj do kwadratu, ile wynosi taka suma i dzielimy przez sumę tych reszt podniesionych wszystkich do kwadratu. Jeżeli teraz zobaczymy sobie statystykę testu, statystykę tutaj zapisano jako F, ale dla mnie statystyka Darbina-Watsona, to dzielimy jedną kolumnę i podsumowanie jednej kolumny przez drugą, oczywiście w odpowiedniej kolejności zgodnie z tym wzorem, to ta statystyka dla mnie generalnie pokazuje, że nie zmieniam hipotezy alternatywnej z tego, że współczynnik autokorelacji rzędu pierwszego jest dodatni. Dlaczego? Bo ta statystyka w pierwszym momencie nie przekracza 2. Ona zawsze przyjmuje wartości od 0 do 4. Jeżeli tak jak tu wyszło obliczeniowo, mamy wynik, który nie przekracza dwójki, to zostawiamy hipotezę alternatywną na to, że jest nadal dodatnia. Gdyby jednak statystyka Darbina-Watsona przekraczała wartość 2, czyli mieściła się w przedziale od 2 do 4, to hipotezę alternatywną z tego, że współczynnik autokorelacji reszt rzędu pierwszego jest dodatni, zmienilibyśmy, że jest jednak ujemna i dodatkowo liczylibyśmy DW z gwiazdką, czyli zmienilibyśmy ten wynik, licząc, że to jest na przykład 4 minus ten wynik, który tu jest podany. Ale u nas tego nie robimy przeliczenia, ponieważ statystyka Darbina-Watsona mieści się w tym przedziale od 0 do 2 i tak zostawiamy. Żeby ocenić, czy jest ta, czy nie ma autokorelacji jak w hipotezie zerowej, czy może jednak jest hipoteza alternatywna bardziej poprawna, czyli że jest współczynnik autokorelacji reszt rzędu pierwszego jednak istotny, tą statystykę testu, jeszcze raz, statystykę Darbina-Watsona porównujemy do wartości dwóch krytycznych, co jest nietypowe, ale akurat w tym teście Darbina-Watsona mamy dwie krytyczne. Porównujemy tą statystykę tutaj zapisaną do dwóch wartości
krytycznych lower i upper z języka angielskiego dolnej i górnej. Żeby uzyskać te dwie wartości krytyczne, albo otwieramy papierowe tablice testu Darbina-Watsona i szukamy dla liczby obserwacji i k równego 2. Dlaczego k równego 2? Bo mamy w tym akurat modelu dwie zmienne objaśniające. Ile wynosi k, to musimy wiedzieć, ile było zmiennych objaśniających w danym modelu, w którym badamy autokorelację reszt rzędu pierwszego. W tym konkretnym modelu mamy dwie zmienne objaśniające, 17 obserwacji, dlatego wygenerowane akurat tu w programie Grety, ale to w każdych tablicach byśmy mieli dokładnie to samo. Dolna jest 1,0154, a górna 1,5361. I teraz, jeżeli wiemy, że u nas te dwie wartości krytyczne tyle wynoszą, jak tu zapisano, to nasza statystyka zawiera się w przedziale między górną a dolną wartością krytyczną. W teście Darbina-Watsona na badania autokorelacji reszt rzędu pierwszego, jeżeli nasza statystyka mieści się między krytycznymi, to mamy tak zwany obszar niekonkluzywny, czyli jak tu ładnie jest to powiedziane, ta autokorelacja rzędu pierwszego w tym teście nie może być przez ten test zweryfikowana, czyli nie możemy jasno odpowiedzieć na pytanie, czy hipoteza zerowa, czy może jednak czy hipoteza alternatywna byłaby tutaj bardziej wskazana. W tej sytuacji mówimy, że obszar jest niekonkluzywny, czyli nie możemy wyciągnąć konkluzji, czyli wniosku, czyli należy zastosować inny test ekonometryczny, na przykład test Quinoyla, albo test PACF, albo jakiejś inny test, który bada autokorelację reszt między innymi rzędu pierwszego, więc w tym momencie ten test Darbina-Watsona w tym przypadku nie pozwala na zweryfikowanie hipotezy, czy występuje autokorelacja reszt rzędu pierwszego, a może jej nie ma. Jednak, jeżeli nasza statystyka Darbina-Watsona, załóżmy, wynosiłaby na przykład 1,96, czyli przekraczałaby zarówno dolną, jak i górną, powiedzielibyśmy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, co przy 5%, bo zawsze w tym teście mamy 5% poziomu istotności, tak są zbudowane tablice Darbina-Watsona, czyli nie ma autokorelacji rzędu pierwszego, co pozytywnie świadczy o jakości tego modelu. Gdyby jednak statystyka Darbina-Watsona w innym przypadku wynosiła nawet 0,98, czyli wartość nawet niższą od dolnej, no wiadomo też wtedy i od górnej, to powiemy, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej przy poziomie istotności 5%, a więc możemy powiedzieć, że jednak autokorelacja reszt rzędu pierwszego w tym konkretnym jakimś badanym modelu jest istotna statystycznie, czyli na bieżące reszty wpływają na reszty bieżące, wpływają reszty z okresu wcześniejszego. I w tym momencie na pewno możemy przyjąć, że jest to zjawisko negatywne, jakość modelu znacząco spada i żeby usunąć to zjawisko autokorelacji, należałoby wprowadzić na przykład opóźnienia dla zmiennej objaśnianej. Każdy na uczelni swojej może mieć inne wnioskowanie w związku z występowaniem autokorelacji rzędu pierwszego. Nigdy nie będę negowała, że jakiś profesor myli się, ma mniejszą wiedzę ode mnie. Ja jestem tylko korepetytorem przedmiotów ekonomicznych, jestem tylko magistrem kierunku ekonomicznego i jeżeli jakiś profesor twierdzi inaczej, jak najbardziej uważam, że może mieć rację. Także ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam Was do udostępniania moich filmów, udostępniajcie je znajomym i korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Na oddzielnym filmie na pewno umieściłam inne testy dotyczące weryfikacji jakości
modelu, więc jeżeli jakiś inny temat Was interesuje, jak najbardziej zaglądajcie na mój kanał, przeglądajcie playlistę związaną z ekonometrią, ze statystyką, bo może jednak coś więcej Wam się rozjaśni. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce. Jeśli potrzebujecie, jak najbardziej kontaktujcie się ze mną, czy to przez stronę internetową, czy pisząc bezpośrednio na zadania/projekty@wp.pl. Pozdrawiam.